Dzień dobry, chciałem zaprezentować mój ostatni zakup do rozpłodu. Jest to niebieski samczyk. Niebieski samczyk. Zakupiony z WG Super Gołąb. 40 lotnik na tym wspólnym gołębniku. Plecyki tego gołębia. Zbudowany jest bardzo dobrze, naprawdę kurwa, wyśmienicie. Ma budowę bardzo ładną. Trochę jest duży gołąbek. Trochę duży. Przynajmniej ze względu do moich gołębi. Ale ładny bardzo gołąbek, ładny. Budowę ma ładną, wyśmienitą. Ładne oko. No zobaczymy, czy... Samiczkę będzie miał taką mniejszą trochę od siebie. No, zobaczymy, czy coś fajnego w przyszłym roku będzie po tej parze latać, nie? Ładny gołąbek, spokojny, ładny, naprawdę. Bardzo ładny gołąbek. Nie. Jest to wnuk Olimpijki. Zaraz pokażę jego rodowód. Tu jest rodowód tego gołąbka. Nie. Z lotu finałowego ten gołąbek był 141. W rodowodzie napisane jest super rodzina lotowa. Że te gołąbki siadają na każdym dystansie. No. Oby coś fajnego dał, nie? Tu widzę, że ze strony matki to jest też tam z berkamenów. No u mnie te berkameny się przynajmniej na moim gołębniku pokazują, tak? No. Matka tego gołąbka jako młoda 5 wkładań, 5 konkursów. Jako roczna 10 wkładań, 9 konkursów. No to jakby na moim gołębniku był taki gołąbek, to bym był przeszczęśliwy, nie? Ojciec tego gołąbka to syn tej olimpijskiej samiczki. Tak, no ta samiczka wyśmienicie, tak samo. No. No rodowód jest naprawdę jak na moje gołębie, w moim gołębniku. No wyśmienity, tak. Oby ten gołąbek coś dawał, nie? Oby ten gołąbek coś dawał. Ładny gołąbek, budowę ma no wspaniałą, no. Też oglądałem film o tym hodowcy. To on ma podobnie jak ja, aby kurde raz dziennie karmi. Jeden dzień, jeden oblot tylko dziennie, tak. Nie tak jak niektórzy, że tam rano i wieczorem też nie ma czasu. No i ja kurde też nie mam czasu, nie. Właśnie, nie. Ja też nie mam czasu. Też tylko jeden oblot. No zobaczymy, zobaczymy. No są marzenia, sobie kupiłem sobie marzenia, tak? Szkoda, że kurde są tak drogie jak dla mnie, nie? Ja tam w normalnej pracy robię. Jestem normalnym pracownikiem, zwykłym, przeciętnym. I dużo pieniążków nie zarabiam, no. A w tym roku 3 gołębie do rozpłodu kupione, no... Nigdy tyle nie wydałem na gołębie, nie? No. Zobaczymy. Fajnie jakby się coś pokazywało po tych gołąbkach. Nie wiem. Wybrałem taką drogę wzmocnień. Zobaczymy, czy będzie efekt w tym roku, bo co 2 lata temu kupiłem, no to jakiś efekt był przynajmniej na mój gołębnik, nie? Bardzo ładny samczyk. Bardzo ładny, no. No mam marzenia co do tego gołębia. Samiczkę też dostanie bardzo dobrą. No szybką. Samiczka jest szybka, nie? No i zobaczymy.
We wrześniu już będzie wiadomo, czy coś się sprawdziło, czy nie. Ze 4 młodziaczki pociągnę. Może z 6 zobaczymy. Nie. No ale piękny gołąbek, ładne oko, zdrowiutki. No. Dobra, życzę wszystkim wesołych świąt, spełnienia marzeń w przyszłym roku. Tak, szczególnie tych kurde na lotach, nie? No i pozdrawiam wszystkich i szczęśliwego nowego roku, no bo już chyba raczej nie nagram żadnego filmu, bo zajmę się już trochę sobą, nie? I gołębiami. Do widzenia, dziękuję za oglądanie, dziękuję za subskrypcję. Nie spodziewałem się, że tyle osób, przynajmniej tak dla mnie, no, że dużo bardzo zaczęło oglądać moje filmy. Dużo więcej niż wcześniej, tak? Dobra, nie przeszkadzam, nie gadam głupot na razie. I do widzenia.